Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Ziętek-Wielomska i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona. Coś się kończy, coś się zaczyna. Tymi słowami można by podsumować procesy, które dzieją się na naszych oczach. Kończy się pewna epoka rozwoju ludzkości, zaczyna się nowa. Kończy się świat, który budowany był przez mniej więcej ostatnie 500 lat. Dziś skoncentrujemy się właśnie na tym, co się kończy, jaki świat odchodzi do przeszłości i co to dla nas oznacza. Bezpośrednim asumptem do tego nagrania był artykuł, który ukazał się na stronie Strategy and Future, artykuł autorstwa Marcina Osowskiego pod mniej więcej takim tytułem „Nieoczekiwana ofiara wojny, śmierć nowego jedwabnego szlaku”. Artykuł ten jest ważny nie z powodu postawionej w nim tezy, która wybrzmiewa w tytule, czyli rzekomej śmierci tego projektu, ale tego, że artykuł ten dokładnie tłumaczy, o co w tej wojnie chodzi i pokazuje, że bynajmniej nie chodzi tu o walkę Zachodu z rosyjskim imperializmem, z rosyjskim łamaniem praw człowieka i tak dalej, że tu w ogóle o Rosję nie chodzi, a chodzi po prostu o Chiny, chodzi o wyzwanie, które Chińczycy rzucili panowaniu Amerykanów. Zatrzymajmy się chwilę przy tym tekście, bo rzeczywiście jest on ważny, gdyż wprost wykłada to, czego nikt w gruncie rzeczy Polakom odwagi powiedzieć nie ma, gdyż gdyby się okazało, że tak naprawdę tu nie o Rosję chodzi, a o Chińczyków, to czyżby Polacy byliby gotowi, żeby przyjmować tak daleko idące ofiary i poświęcenia po to, żeby wspierać Amerykanów w walce z Chinami? Teza tego artykułu jest taka, że z powodu wojny, z powodu sankcji nałożonych na Rosję, storpedowany został projekt przebicia się Chin przez Rosję do Europy Zachodniej. I abstrahując od tego, czy rzeczywiście tak jest, że ten projekt w tym momencie w jakiś sposób zamarł, chodzi o samą konstrukcję, chodzi o samą tezę, że celem polityki amerykańskiej było wypchnięcie, albo inaczej niedopuszczenie do tego, by Chiny przejęły kontrolę nad Azją, by Chiny przejęły kontrolę właśnie nad tym centralnym szlakiem komunikacyjnym łączącym Europę z Azją, czyli nad po prostu Eurazją. I dokładnie o to chodzi. I dokładnie w tej wojnie o to chodzi. Chińczycy nie ukrywali, do czego tak naprawdę dążą i ten właściwy cel ich polityki został wyłożony w słynnych książkach Wojna o pieniądz. Książkach, którego autorstwo wziął na siebie Song Hongbing. Wojna o pieniądz, bodajże już mamy 5 tomów przetłumaczonych na język polski. Napisałam, że przypisane autorstwo, gdyż nie ma wątpliwości, że jest to praca zbiorowa, a ta osoba dała swoją twarz, swoje nazwisko. Jest to niezmiernie ważna pozycja, gdyż pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Wojna o pieniądz. Wojna o pieniądz to jest właśnie to, co Chińczycy w tej chwili robią. Kto jest największym potencjalnym przegranym tej wojny? Oczywiście Wall Street. Jest to wojna, którą Chińczycy toczą przeciwko Wall Street. A czym jest NATO? NATO, proszę Państwa, to jest zbrojne ramię Wall Street. Finansjera bez armii niewiele może zdziałać. Tak jak City, londyńskie City, potrzebowało floty brytyjskiej, floty angielskiej, żeby móc podbijać świat, tak samo Wall Street potrzebowało NATO. To jest ta brutalna prawda o świecie, w którym żyjemy. To jest wojna między Wall Street a Chinami, gdzie Ukraina, Polska są tylko i wyłącznie pewnym polem bitwy, pewnymi narzędziami, przy czym Rosjanie stoją po drugiej stronie, my stoimy po stronie Wall Street. Wall Street
NATO, jak powiedziałam, City potrzebowało floty brytyjskiej. Jeszcze wcześniej dla tej właśnie finansjery była to armia cesarska. Przypomnijmy, że w czasach, gdy Europą rządzili cesarze, albo przynajmniej mieli aspiracje do tego, by rządzić Europą, cesarze niemieccy, gdzie kulminacyjnym punktem właśnie tych aspiracji niemieckich cesarzy do podbicia Europy było panowanie cesarza Karola V Habsburga, musimy pamiętać, że za Karolem V szli po prostu fugerowie. Fugerowie z Augsburga, ówczesna najbogatsza rodzina świata, ówcześni bankierzy świata, tego świata zachodniego. To oni potrzebowali Karola V, oni potrzebowali armii cesarskiej, oni potrzebowali właśnie tych wszystkich narzędzi imperialnych do tego, żeby podbijać kolejne rynki, żeby tworzyć taką jedną wspólną przestrzeń imperialną, gdyż finansjera najlepiej czuje się właśnie w strukturach imperialnych, gdyż wtedy ma dostęp do olbrzymiej przestrzeni, którą może podbijać, zawłaszczać i mieć w pewnym sensie na swoją wyłączność. Pamiętajmy też, że w czasach panowania Karola V Habsburgowie zasiadali także na tronie w Hiszpanii, a to właśnie Hiszpania podbijała wtedy, między innymi podbijała wtedy Amerykę, więc tutaj też właśnie tym kanałem Habsburgowie i stojące za nim fugerowie i oczywiście inni mieli dostęp do wielkiego świata. Wspominam o fugerach, o Karolu V, o Habsburgu także z tego powodu, że to był właśnie ten czas, kiedy rozpoczęła się ta historia, która w tej chwili się kończy. To był dokładnie czas panowania Karola V, jeszcze częściowo jego poprzednika. To był czas, gdzie odkryto Amerykę, gdzie rozpoczęły się podboje kolonialne i gdzie także w Niemczech wybucha reformacja. Wybucha reformacja, która pociągnęła za sobą określone skutki i to właśnie ten świat protestancki stworzył ten system władzy, z którym mamy do czynienia obecnie. To się kończy. Chińczycy wypowiedzieli temu wojnę. Rosjanie się przyłączyli do Chin i mamy do czynienia z sytuacją właśnie totalnego starcia, przy czym wszystko już wskazuje na to, że Chińczycy tę partię wygrają. Wróćmy do początków. Wróćmy do początków, do tego, kiedy właśnie ten świat się rodził. Podbicie Ameryki i reformacja. Dlaczego te rzeczy są z sobą połączone? Czym była reformacja? Reformacja oficjalnie, tak powiem, powody religijne, ale to jest, proszę Państwa, no, oczywiście była to motywacja Marcina Lutra, ale sam Marcin Luter bez poparcia władców terytorialnych, książąt Rzeszy niewiele by zdziałał. Zostałby wydany po prostu cesarzowi jako heretyk i skończyłby tak jak inni heretycy. Prawdziwą przyczyną reformacji i tego, że ta reformacja, przynajmniej w tej części Niemiec, która potem już była protestancka, zakończyła się sukcesem, była po prostu, było dążenie tej władzy ziemskiej, władzy doczesnej do tego, żeby się wyrwać spod kurateli kościoła, spod kurateli papiestwa, a chodziło o wyrwanie się spod, nazwijmy to, ograniczeń związanych po prostu z etyką. Z etyką katolicką, która była dosyć restryktywna i na wiele rzeczy nie pozwalała. To jest esencja tak naprawdę reformacji z punktu widzenia właśnie procesów politycznych i społecznych, bez których reformacji by nie było, gdyż tak jak powiedziałam, gdyby właśnie ta część niemieckiej władzy świeckiej nie poparłaby Marcina Lutra, nie byłoby ciągu dalszego. Jakie to miało znaczenie? Miało to znaczenie takie, że wtedy rozpoczyna się epoka, którą nazywamy nowożytnością, gdzie naczelną wartością i celem wszystkich działań stała się władza, panowanie, podbijanie, rządzenie.
I niestety, ale tutaj właśnie ta matryca teoretyczna protestantyzmu to umożliwiła. Hiszpanie, katolicy także podbijali Amerykę, ale mieli trudniej. Mieli trudniej, bo mieli na głowie papieża. Mieli na głowie papieża, mieli na głowie jezuitów, mieli na głowie różnych teologów katolickich, którzy pisali takie różne traktaty, że jednak poganie też mają pewne prawa, że poganów jednak nie wolno nawracać siłą, nie wolno ich mordować, że mają prawo do swojej własnej ziemi. Tak to, proszę Państwa, było oficjalne stanowisko kościoła, papiestwa, słynnych właśnie teologów katolickich. I tym właśnie hiszpańskim imperialistom to trochę krzyżowało różne plany, trochę to wiązało ręce, gdzieś tam wywoływało, albo przynajmniej miało wywoływać jakieś wyrzuty sumienia. Było im troszkę trudniej. Natomiast protestanci tych ograniczeń nie mieli, gdyż zarówno Martin Luther, jak i Calvin powiedzieli wprost, że człowiek jest całkowicie zły. Grzech pierworodny zniszczył ludzką wolność, zniszczył ludzki rozum. Człowiek po prostu jest tylko siedliskiem grzechu i tak naprawdę do zbawienia są wybrani tylko nieliczni. Nawet nikt nie wie, kogo Bóg wybrał, ale wybrał tylko nielicznych. I w związku z tym tutaj coś takiego jak prawo naturalne, coś takiego jak etyka, która była wypracowywana właśnie przez teologów katolickich, po prostu nie obowiązuje. I Calvin uznał, że ponieważ ludzie to są takie chodzące bestie, potrzeba silnej władzy państwowej, żeby trzymała wszystkich za mordę, po prostu najzwyczajniej w świecie. Jest to konstrukcja tak zwanego Obrigkeitsstaatu. Obrigkeit, czyli właśnie to posłuszeństwo, gdzie władza wszelkimi środkami miała prawo egzekwować posłuszeństwo, bo ludzie to bestie, więc żeby się nie pozabijali, to trzeba ich za mordę trzymać. Natomiast Calvin z tych samych założeń wyciągnął inne wnioski, że skoro ludzie to bestie, to państwo także jest niebezpieczne, ponieważ to państwo to ludzie. W związku z tym trzeba chronić ludzi przed władzą państwową, zakładać takie właśnie jakieś komuny religijne, wspólnoty, tyle że to właśnie w tych wspólnotach miał panować totalny zamordyzm, gdyż ludzie to chodzące bestie i jak nie będą przez pastorów odpowiednio tresowani, odpowiednio dyscyplinowani, to się nawzajem pozabijają. To są, proszę Państwa, fakty opisane w literaturze. Przykładem tego właśnie, jak miał wyglądać kalwinizm, było to, co Calvin wyprawiał w Genewie, gdzie wprowadził prawdziwy terror po prostu religijny, do tego stopnia, że mieszkańcy Genewy się w końcu mocno zdenerwowali i Calvina wypędzili, ale niestety nie zatrzymało to rozwoju właśnie kalwinizmu. Dla rozwoju kapitalizmu to ten anglosaski protestantyzm, właśnie tutaj kalwinizm, purytanizm, częściowo też anglikanizm był znacznie ważniejszy, gdyż to właśnie w tym świecie anglosaskim powstała nowożytna nauka, powstał przemysł, powstał kapitalizm i powstały właśnie wzorce podbojów kolonialnych, wzorce po prostu imperialne. W Polsce panuje mocno wręcz karykaturalny obraz świata anglosaskiego jako świata wolności, gdzie rzeczywiście w świecie anglosaskim władza państwowa była mocno ograniczona przez samorząd, ale ten, można powiedzieć, zamordyzm właśnie został przeniesiony na ten poziom społeczny i tutaj przede wszystkim religia była tą siłą, która miała dyscyplinować społeczeństwo, miała być właśnie tym narzędziem społecznej, totalnej wręcz kontroli. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale słowo ban to jest właśnie protestancki odpowiednik ekskomuniki. Ban był nakładany na protestantów, którzy sprzeciwili się właśnie regułom tych wspólnot religijnych i mogli przeżyć tylko wtedy, jeśli udało im się znaleźć inną wspólnotę, w której nikt nie wiedział, że takiego bana dostali. Więc proszę zobaczyć, że do dzisiaj nawet w obiegu jest to słowo, które było czymś centralnym, pewnym centralnym środkiem dyscyplinującym właśnie dla protestantów w świecie anglosaskim. Jak popatrzycie, jak się rodził
kapitalizm w Anglii, słynne akcje grodzenia, wypędzanie ludzi, już abstrahując od tego właśnie, że kapitalizm w dużej mierze zrodził się z rabunku mienia kościelnego. To właśnie ten kapitalizm w świecie protestanckim ufundowany był na wielkiej kradzieży, majątku kościelnego. Potem właśnie mamy te słynne akcje grodzenia, mamy później ten właśnie bezprzykładowy rozwój kapitalizmu, gdzie znowu ludzkie życie nie miało kompletnie żadnej wartości. No i to, co mnie osobiście od Anglii najbardziej odrzucało, czyli właśnie to całe ustawodawstwo przeciwko biednym, przeciwko żebrakom, te wszystkie, nie wiem, domy wychowawcze, w których panował najzwyczajniej w świecie terror, gdzie traktowano ludzi w sposób bardzo, nazwijmy to, niehumanitarny. Warto się temu wszystkiemu przyjrzeć, warto sobie to wszystko przypomnieć. W moich czasach jeszcze o tym mówiono, odnoszę wrażenie, że w tej chwili ta propaganda pro anglosaska jest tak wielka, że ludzie już o tym zapomnieli. Ameryka Północna, cóż, to jest właśnie ta różnica między Ameryką Północną a Ameryką Południową, Środkową. Tam, gdzie docierali Hiszpanie, tam jednak ktoś z tej ludności autochtonicznej przeżył, gdyż gdzieś ten papież, gdzieś ten kościół, gdzieś tam w tle jednak był. Oczywiście, to nie byli ludzie święci i robili to, co robili, ale jakiś po prostu bat nad sobą jeszcze gdzieś tam czuli. Natomiast w przypadku Ameryki Północnej żadnego bata nie było i mamy jakieś resztki rodzimej ludności pozamykane w rezerwatach. Tutaj warto przypomnieć sprawę, która gdzieś ostatnio pojawiła się w mediach, że właśnie w latach 70. XIX wieku władze Stanów Zjednoczonych postanowiły już ostatecznie rozwiązać kwestię indiańską i wydały polecenie, żeby wybić po prostu bawoły, które żyły na terenie Ameryki. Podobno rzeź ta objęła gdzieś ponad 1 000 000 sztuk tego bydła, bizonów, a po prostu chodziło o to, żeby Indianie stracili swoją podstawę egzystencji, gdyż tym mięsem się żywili i chodziło o to, żeby stracili właśnie swoją ekonomiczną niezależność i żeby można było zamknąć ich w rezerwatach. To jest, proszę Państwa, właśnie ten świat protestancki, anglosaski, najzwyczajniej w świecie po trupach do celu i życie ludzkie, czy tutaj życie zwierząt nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Stany Zjednoczone to oczywiście także niewolnictwo ludności czarnoskórej. I tutaj warto też przypomnieć taki fakt, że obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen od strony ojca rodziny Albrechtów ma wśród swoich przodków właśnie pra-pra-pra-pra-dziadka Anglika, który zajmował się niczym innym jak właśnie handlem czarną ludnością sprowadzaną z Afryki jako niewolnicy na plantacje, w dużej mierze plantacje bawełny, i prababka Ursuli von der Leyen właśnie pochodziła z rodziny takich amerykańskich plantatorów, którzy posiadali tam właśnie kilkaset takich niewolników. Więc to pokazuje, kto rządzi światem i że mamy do czynienia tutaj właśnie z takim konglomeratem władzy, tym właśnie niemiecko-anglosasko, gdzieś skandynawskim, bo nawet we Francji większość kapitalistów, która budowała kapitalizm, to były także, no byli protestanci, bądź też osoby pochodzenia żydowskiego, więc tutaj nawet widać ten wzór. Widać ten wzór, kto ten system budował, a mógł budować, gdyż miał określone założenia teoretyczne, że ludzie są źli, do zbawienia są wybrani tylko nieliczni, a tych, którzy nie są przeznaczeni do zbawienia, można po prostu gnębić. Czyli ludzi biednych, ludzi innych wyznań, innego koloru skóry. Oni rzekomo nie mieli być zbawieni. Takie są, proszę Państwa, fakty. Takie są fakty jeszcze przecież w ubiegłym wieku w Stanach Zjednoczonych obowiązywało ustawodawstwo rasistowskie. Też
czego już nie chce się pamiętać, ulegając tej całej propagandzie, jaką to właśnie kolebką wolności są Stany Zjednoczone. Owszem, wolności gospodarczej, wolności politycznej, ale jednocześnie niebywałego właśnie tego zamordyzmu religijnego, gdyż to właśnie religia była tym, czym, co ten system w jakiś sposób spajało, stabilizowało, co dyscyplinowało ludzi, co odgrywało rolę określonych po prostu norm wychowawczych, wpajania określonych norm wychowawczych. Ameryka na pewno nie była państwem, nie wiem, libertariańskim, czy w jakimś sposób libertyńskim, gdzie panowała swoboda obyczajów. I w tym kontekście oczywiście pojawia się pytanie o Niemcy, gdyż, tak jak powiedziałam, Niemcy poszli inną drogą, luterańską, czyli tym, co miało dyscyplinować ludzi, miało być to właśnie państwo. Ale tutaj pojawia się jeden wyjątek, Prusy. Dlaczego wyjątek? Dlatego, że Hohenzollernowie dosyć szybko przechodzą na kalwinizm. Hohenzollernowie i Prusy stanowiły przez to pewien szczególny przypadek, kiedy to dynastia rządząca była wyznania kalwińskiego, gdzie w świecie anglosaskim kalwinizm związany był właśnie z tym myśleniem antymonarchicznym, z tym odrzucaniem silnej władzy centralnej. A tutaj mamy jedyny przypadek, kiedy kalwini zasiadają na tronie. Jednocześnie ludność Prus była luterańska. Niemcy, Prusacy nie chcieli przyjąć kalwinizmu i dopiero w XIX wieku udało się częściowo ich do tego zmusić poprzez pewien sprytny pomysł zreformowania właśnie protestantyzmu, gdzie połączono luteranizm z kalwinizmem i w ten sposób ludność w końcu została złamana i w gruncie rzeczy zmuszona do wyznawania bardziej kalwinizmu niż luteranizmu. Prusy idą dokładnie tą samą drogą, co świat anglosaski, podboju, ekspansji, wyzysku, tresury społecznej, dyscypliny. Z tą jedną różnicą, że nie stworzył programu podbicia kolonii zamorskich, a jako swoje łupy potraktował po prostu swoich sąsiadów. Prusy uznały, że tym terenem podbojów kolonialnych są po prostu ich sąsiedzi. Pierwszą ofiarą tych podbojów był Śląsk, który należał do Habsburgów, do Austrii w 1740 roku. Jak zapewne Państwo wiecie, pamiętacie, Fryderyk Wielki na czele swojej armii wkracza na Śląsk i po prostu go sobie zajmuje. I od tamtej pory Śląsk już należał do Prus. Następną ofiarą oczywiście była Polska, o czym też już mówiłam w programie dotyczącym właśnie Niemiec. Tak, rozbiory były pomysłem Fryderyka Wielkiego, co zostało dobrze opisane w książkach Salmonowicza, Fryderyk Wielki, albo też właśnie jego książce o Prusach. Polska była tym kolejnym etapem właśnie podboju kolonialnego. Potem są to całe Niemcy. Za sprawą polityki, albo dzięki polityce Bismarcka, Prusom udaje się podporządkować sobie całe Niemcy, dochodzi do zjednoczenia Niemiec, ale to jeszcze było za mało i właśnie na przełomie XIX i XX wieku w Niemczech powstaje geopolityka i Niemcy tworzą swoją własną doktrynę myślenia wielkoprzestrzennego i ogłaszają de facto, że ich kolonią ma być Europa. To Europa ma być tą właśnie niemiecką kolonią. Pierwsza wojna światowa miała służyć właśnie temu, żeby Niemcy zajęli swoją własną kolonię. Nie udało się, więc ponowili próbę i druga wojna światowa, polityka narodowo-socjalistyczna, jest to już oficjalna polityka podboju kolonialnego, przy czym inaczej było to prowadzone na Zachodzie, w dużo bardziej, nazwijmy to, cywilizowany, oględny sposób. Natomiast Wschód był przez Niemców mniej więcej traktowany tak jak Ameryka przez tych właśnie, nazwijmy to, Amerykanów, którzy tępili Indian, podbijali ziemię i zawłaszczali ją
całkowicie dla siebie, to mniej więcej my, Polacy, czy w ogóle Słowianie, Rosjanie, dla Niemców byliśmy takimi Indianami, którzy mieli zostać całkowicie wyniszczeni, ewentualnie tylko miała zostać garstka, która miała być tą właśnie siłą roboczą, pracującą dla Niemców. Nie da się narodowego socjalizmu i przede wszystkim ich całej polityki na wschodzie zrozumieć właśnie bez tego wzorca polityki kolonialnej, podboju kolonialnego. Zresztą Niemcy w wielu kwestiach wzorowali się na Anglosasach. Nawet obozy koncentracyjne były przecież wzorowane na angielskich obozach koncentracyjnych dla Burów. I zresztą Hitler wielokrotnie się wypowiadał na ten temat, że Wielka Brytania jest w pewnym sensie wzorem naśladowania dla niego i dokładnie podpatrywał, jak to Anglosasi robili, jak swoje kolonialne imperium budowali. Więc mamy tutaj znowu do czynienia z tą samą matrycą. Matrycą, która właśnie została stworzona w protestanckich Prusach, która cały czas cieszyła się olbrzymim wsparciem Anglii. Prusy też nie zaszłyby tak daleko, gdyby nie były wspierane przez właśnie protestancką Anglię przeciwko światu katolickiemu i w ten sposób właśnie te protestanckie Prusy mogły pójść po panowanie nad całą Europą. To są pewne wzorce, proszę Państwa, pewne wzorce zachowania, pewne założenia, pewne normy. I trzeba je starannie odróżniać od propagandy. Trzeba je starannie odróżniać od, nie wiem, jakichś subiektywnych przekonań ludzi, którzy, nie wiem, mogli być głęboko wierzącymi, nie wiem, protestantami, nawet wierzyć w Boga, wierzyć, że robią coś dobrego, ale nas, cybernetyków czy analityków procesów sterowania społecznego, interesują schematy, interesują wzorce, interesują podstawowe założenia, które leżą u podstaw określonych działań. I tym wzorcem, który przez ostatnie 500 lat właśnie rządził tym światem zachodnim, był po prostu wzorzec podboju kolonialnego. Był to schemat, po pierwsze, zawłaszczenia ziemi, zawłaszczenia pracy, zawłaszczenia ludzi, zawłaszczenia zasobów, używania ich do swoich celów, wyciągania wszystkiego, co się da, jak najwięcej pobierania tych zasobów i używania ich dla siebie. A w momencie, jeśli ktoś coś okazało się już zbędne, niepotrzebne, no to można to było po prostu unicestwić, utylizować, pozbyć się tego jak niepotrzebnej rzeczy. To jest ten wzorzec, który zarówno spotykamy na tym pierwszym etapie, gdzie jeszcze bogactwem była ziemia, gdzie właśnie mieliśmy do czynienia z tymi, nie wiem, plantacjami bawełny czy nie bawełny. Potem mamy epokę kapitalizmu, która znowu funkcjonuje na tym samym wzorcu właśnie tego wyzysku, zużycia, zawłaszczenia. A w tej chwili mamy do czynienia z pewną dyktaturą cyfrową, gdzie to już nie praca, ale dane stają się właśnie tym zasobem, który z ludzi jest wysysany. To jest właśnie świat zachodni. I Polska jest od kilkuset lat ofiarą tego świata, jest ofiarą tych wzorców, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że w jakiś sposób do Polaków ciągle to nie dociera, że mamy tutaj do czynienia właśnie z takim wyzyskiem kolonialnym, co prawdę powiedziawszy mocno mnie zdumiewa. Mocno mnie zdumiewa, gdyż w tej chwili taką dużą popularnością cieszą się różne takie badania właśnie kolonializmu, są całe periodyki, całe katedry, jakieś w ogóle projekty do badania kolonializmu, a nigdy, nigdzie nie bada się Polski jako tego narodu, tego państwa, który był ofiarą takich działań, praktyk kolonialnych. Ja przynajmniej na coś takiego nie natrafiłam. Jeśli Państwo znacie, to chętnie się z tym zapoznam. Nie chodzi mi o wewnętrzną kolonizację, bo się tutaj mówi właśnie chłopi, szlachta, jako te wzorce kolonialne. Chodzi mi o Polskę i naród polski, państwo polskie jako całość, jako ofiarę zewnętrznej kolonizacji. Ten stan rzeczy można by prawdopodobnie wytłumaczyć tym, że Polacy są po prostu w tej chwili ludnością neokolonialną, są ludnością, która jest po prostu obiektem przemocy neokolonialnej i koloniami rządzi się między innymi w ten sposób, że się odcina
dostęp do określonej wiedzy, dostęp do określonych wzorców umożliwiających analizę sytuacji, w której się znajdujemy, i w związku z tym przed samymi Polakami ukrywa się fakt o tym, jak naprawdę wygląda świat, że mamy tutaj do czynienia właśnie z tymi wzorcami kolonialnymi, że Polacy są ofiarami praktyk kolonialnych. Zamiast tego mówi się, że jesteśmy sojusznikami. To mniej więcej jest tak, jakby w XIX wieku Hindusom mówić, że Wielka Brytania jest ich sojusznikiem. Wtedy było to niemożliwe, żeby ludzie w to uwierzyli, ale w XXI wieku, ze względu na to, że posiadamy nowoczesne środki socjotechniki, propagandy, to już udało się to ludziom wmówić, bo rzucono Polakom trochę dobrobytu, tak żeby uwierzyli właśnie, że są ważni, że są sojusznikami, natomiast ukrywa się wszystko to, co w międzyczasie Polacy tracą i do czego tak naprawdę cały ten proces zmierza. Sytuacja, obecna sytuacja Polski jest więc wyjątkowo tragiczna, gdyż mamy do czynienia z państwem i ludnością, która jest podporządkowana całkowicie interesom kolonialnym, przy czym mamy tutaj do czynienia konflikt kolonializmu anglosaskiego i kolonializmu niemieckiego. To jest historia, która już toczy się od 100 lat, prawda? Wojna tych dwóch kolonializmów, ponieważ anglosasi chcieliby jednak mieć wpływ na Europę, więc zawsze chcą mieć państwa, gdzie mogą po prostu pociągać za sznurki. Natomiast Niemcy chcieliby mieć całą Europę tylko i wyłącznie dla siebie, jako właśnie swoją własną kolonię, więc my tutaj jesteśmy w samym epicentrum konfliktu właśnie tych dwóch kolonializmów. No i oczywiście teraz mamy do czynienia z tym właśnie całym projektem tak zwanego Międzymorza, Trójmorza, gdzie Polaków mami się tą wizją, że będziemy tutaj teraz regionalnym mocarstwem, będziemy tutaj właśnie z Anglosasami budować takie właśnie mocarstwo przeciwko Niemcom, przeciwko Rosji. Tyle, że na to już jest absolutnie za późno, a w ogóle to nigdy nie było tak naprawdę planowane, ponieważ my mamy być tylko i wyłącznie kolonią. Po prostu mamy być wyłącznie kolonią, a nie samodzielnym podmiotem politycznym. Natomiast ta propaganda rzeczywiście świetnie w Polsce działa, czego przykładem jest chociażby właśnie ten wspomniany na początku przeze mnie artykuł, gdzie triumfalnie ogłasza się koniec projektu nowego jedwabnego szlaku, gdzie mamy do czynienia po prostu z jednym wielkim, no farsą, wręcz po prostu farsą, bo nawet jeśli w tej chwili projekt ten przeżywa trudności, to jest to tylko i wyłącznie coś przejściowego, po prostu przejściowego. W tym kontekście warto też przyjrzeć się temu właśnie, że Rosja ostatecznie podjęła decyzję o tym, żeby się odwrócić od Zachodu. Tak jak mówiłam też w jednym z moich poprzednich nagrań, Rosja się szamotała. Rosja chciała raz być częścią tego Zachodu i naśladowała Zachód, po czym następnie się od Zachodu odwracała, często popadając tutaj w jakiś taki religijny mistycyzm, potępienie zachodniego materializmu i oparcie się na swoich własnych, nie wiem, duchowych, religijnych wartościach. W tym momencie już widać wyraźnie, Rosja się zdecydowała, decyzję podjęła. Warto też tutaj zwrócić uwagę na to, że Rosja była też ofiarą tego właśnie zachodniego imperializmu. Rosja oczywiście miała swój własny imperializm, prowadziła swoją własną politykę, ale też w relacjach z Zachodem była też wielokrotnie ofiarą tego właśnie imperializmu i chyba najbardziej tragicznym tego przykładem była oczywiście rewolucja bolszewicka, o czym też już mówiłam, która została wymyślona przez Parwusa. Pomysł był taki, żeby w Rosji rozpętać rewolucję i żeby w ten sposób Rosja wypadła z wojny, żeby Niemcy mogli z Rosją zawrzeć pokój i skoncentrować się na froncie zachodnim. Pomysł generalicji niemieckiej, pruskiej się spodobał. Cesarz osobiście patronował temu projektowi. No i w zaplombowanym pociągu Lenin z innymi rewolucjonistami zostali wysłani do Rosji. Popłynęły pieniążki z różnych banków i rzeczywiście Rosja została zniszczona i Rosja była pierwszą ofiarą. Rosja była pierwszą ofiarą komunizmu. Ideologia komunizmu nie wyszła z Rosji, rewolucja nie wyszła z Rosji,
rewolucja została Rosji przywieziona, podrzucona po to, żeby ten kraj zniszczyć, żeby wyłączyć Rosję z wojny. W tym kontekście warto też przypomnieć rozważania świętej pamięci docenta Józefa Kosyckiego, który wielokrotnie zwraca uwagę na to, że pakt Ribbentrop-Mołotow był triumfem Anglii, która dążyła do tego, żeby skasować państwo polskie, żeby Niemcy i Rosja ostatecznie wzięły się za łby. A to było możliwe tylko wtedy, jeśli ze sobą graniczyły. Docent Kosecki uważał, że to był skutek polityki angielskiej, która robiła wszystko, żeby Polacy, właśnie polegając na brytyjskich gwarancjach, nie prowadzili samodzielnej polityki, przede wszystkim nie szukając porozumienia ze Związkiem Radzieckim, co było możliwe, i doprowadzając tak naprawdę do właśnie podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, czego skutkiem potem był atak Hitlera na Związek Radziecki. Także rozpad Związku Radzieckiego to również dzieło anglosasów, przy czym trzeba pamiętać, co się działo w Rosji w latach 90. Tą bezprzykładną po prostu grabież majątku, gdzie oligarchowie zazwyczaj pochodzenia nie do końca rosyjskiego na spółkę z różnymi właśnie instytucjami zagranicznymi, w dużej mierze amerykańskimi, czy korporacjami, czy Międzynarodowym Funduszem Walutowym, po prostu grabiły kraj. Grabiły kraj, podczas gdy Rosjanie miesiącami nie dostawali nawet żadnych emerytur czy wypłat i żyli w totalnej nędzy. W Polsce nie chce się tego pamiętać, bo żyjemy swoim własnym mitem. Mitem, który jest tworzony w dużej mierze właśnie na Zachodzie i świecie anglosaskim, i świecie niemieckim. Mitem, w którym tą właśnie rolę tego największego zagrożenia odgrywa Rosja. Dlaczego Rosja? Dlatego, że od 300 lat jesteśmy używani do tego, żebyśmy robili różne powstania przeciwko Rosji, a w tym czasie właśnie te siły na Zachodzie mogły przeprowadzać swoje różne rewolucje. To wystarczy popatrzeć na zbieżność dat. W Polsce powstanie, na Zachodzie jakaś rewolucja, albo gdzieś po prostu, chociażby jak w przypadku powstania styczniowego, umożliwiło to właśnie tutaj zjednoczenie Niemiec pod batutą Prus. Te korelacje są absolutnie jednoznaczne, co pokazuje, że polski patriotyzm w dużej mierze sterowany jest z zewnątrz i używany jest właśnie po to, by Polacy, robiąc powstania przeciwko Rosji, otwierali na Zachodzie możliwości do przeprowadzania określonych operacji. Wiem, że dla wielu z Państwa teza ta może wydać się szokująca, ale nie jest to nowatorska teza. Pisał o tym chociażby Jędrzej Giertych w swojej książce Tragizm dziejów Polski. Chyba taki jest tytuł, albo bardzo podobny. I również inni, przede wszystkim osoby związane z tradycją narodowej demokracji, o tym wielokrotnie mówiły. Także warto sięgnąć do tych publikacji. I tutaj w tym kontekście warto wspomnieć, że raz się nie udało właśnie tym zewnętrznym, zachodnim prowokatorom wywołać takiego powstania, co rzeczywiście zaważyło na dziejach świata. Mam na myśli planowane powstanie w 1914 roku przeciwko Rosji, które miał wywołać Józef Piłsudski i Legiony, gdzie pod właśnie płaszczykiem tutaj walki o niepodległość Polski miała zostać po prostu przeprowadzona rewolucja przeciwko Rosji, po to, żeby Rosja była znowu według starego schematu związana tłumieniem właśnie tej rewolucji powstania w Polsce, po to, żeby Niemcy miały wolne ręce na Zachodzie, żeby mogły szybko i sprawnie podbić Paryż. No i cóż się okazało? Właśnie dzięki działaniom i wysiłkom polityków narodowej demokracji udało się ten plan storpedować i w kongresówce nikt się do Piłsudskiego nie przyłączył. Piłsudski wkroczył do Kielc, no i nie został powołany, nie został przywitany z honorami i plan upadł. I co się stało?
No i cóż, Niemcy musieli przerzucić część swojej armii z frontu zachodniego na właśnie front wschodni. Doszło do słynnej bitwy pod Tannenbergiem, którą Rosjanie przegrali. Ale jej najważniejszym skutkiem było to, że właśnie tych dywizji, tego wojska, które było tam pod Tannenbergiem, zabrakło na froncie zachodnim, przez co Niemcom nie udało się zdobyć Paryża i w tym momencie już historia potoczyła się, jak potoczyła. Jest to historia, która jest znana, która ma oparcie w faktach, więc to był ten moment, gdzie właśnie wskutek działania narodowej demokracji raz udało się nie przeprowadzić tego właśnie powstania, rewolucji. Polacy nie zostali użyci do tego, żeby znowu związać siły Rosji na wschodzie po to, żeby te właśnie, w tym przypadku Niemcy, mieli wolne ręce na zachodzie. Tak więc to był ten moment, gdzie rzeczywiście coś zostało pokrzyżowane, co miało potem takie skutki, jakie miało. Polska historia jest totalnie zakłamana, gdyż od 300 lat właśnie polski patriotyzm jest po prostu pod władzą i kontrolą właśnie tego zachodniego kolonializmu, a Polacy, polscy patrioci są używani do celów tych właśnie w dużej mierze związanych przede wszystkim z Anglią, potem także i z Niemcami. I wiem, że to, co teraz mówię, dla wielu Państwa będzie brutalne i w ogóle nie do przyjęcia, ale to jest kwestia czasu, kiedy wreszcie Polacy będą musieli zejść na ziemię i się po prostu skonfrontować z prawdą i z faktami i z rzeczywistością taką, jaka ona jest. I ja już, przepraszam, ale ja już się pieścić nie będę. Co się dzieje w ostatnich dniach? W ostatnich dniach widać już wyraźnie, że Rosja i Chiny szykują się do stworzenia nowej waluty, do obliczeń międzynarodowych, do transakcji międzynarodowych. Będzie to związane prawdopodobnie z formatem BRICS, czyli Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Afryka Południowa. Już to zostało zapowiedziane, czyli mamy już do czynienia z jawnym atakiem na dolara. I prawdopodobnie już w najbliższych wręcz dniach, tygodniach może dojść już do takich jawnych, otwartych działań, których celem będzie właśnie obalenie dolara, a tym samym zdetronizowanie Amerykanów jako hegemona. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że Chińczycy i Rosjanie bardzo precyzyjnie realizują plan wyparcia anglosasów z Eurazji i wyparcia także wpływów anglosaskich, nawet z Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej, tam także wiele się dzieje, więc widać wyraźnie, że ten świat zachodni się cofa. Upadek Ameryki to jest oczywiście także i upadek angielskich projektów, to jest także oczywiście absolutna klęska wszystkich projektów Międzymorza, Trójmorza. I w najbliższej perspektywie prawdopodobnie będzie to oznaczało przynajmniej przejściową jakąś dominację niemiecką, przy czym też jasno i wyraźnie widać, że Unia Europejska trzeszczy w szwach. Decyzja o przyjęciu, przynajmniej zaproponowania statusu kandydata do Unii Ukrainie i Mołdawii już jest z niezadowoleniem przyjęta na Bałkanach, które także czekają w kolejce. Tych konfliktów jest dużo więcej, więc ten świat także za, nie wiem, kilka lat, a może nawet i wcześniej, po prostu się skończy. Zaczyna się nowe. Zaczyna się nowe, świat się przegrupowuje. Podstawowe założenia tego nowego porządku właśnie w tym formacie chińsko-rosyjskim są znane. Jaką treścią to zostanie wypełnione, to po prostu czas pokaże. Wiele państw się już przegrupowuje, przeorientowuje, natomiast obawiam się, że Polacy będą do samego końca po prostu umierać za Wall Street, gdyż niestety taka jest brutalna prawda, że tak jak kiedyś Polacy umierali za City, tak teraz umierają za Wall Street i są z tego niesamowicie dumni.
Więc w takim stanie mentalnym, w jakim znajdują się Polacy, niestety, ale Polsce dobrej przyszłości nie wróżę, gdyż wszystko ma swoje konsekwencje i ta utrata kontaktu z rzeczywistością będzie Polaków bardzo drogo kosztować. Nie wiem dokładnie, co się będzie działo, ale tam, gdzie jest wina, tam jest i kara, i za to, co się w Polsce w ostatnich miesiącach dzieje, będzie kara, gdyż jeśli naród chce umierać za Wall Street, to będzie po prostu umierał za Wall Street do ostatniego Polaka, do ostatniego Ukraińca, i w tej chwili przyszłość Polski wygląda niewesoło. Mam nadzieję, że w końcu Polacy zejdą na ziemię i będą chcieli wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy. A prawda jest taka, że coś się kończy, coś się zaczyna, i że jesteśmy świadkami epokowej zmiany, gdzie oczywiście pojawią się nowe problemy, nowe trudności, nowe zagrożenia, ale to jest właśnie ten najwyższy czas, żeby się z tym po prostu zmierzyć. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.